Chwila telepawki kamery, dzień dobry i jesteśmy w dosyć ciekawym momencie i moim zdaniem trochę innym niż większość webinarów, które były dotychczas prowadzone, to znaczy jesteśmy w webinarze hybrydowym. Te zajęcia prowadzone są na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na tym, że ci z Was, którzy postanowili odwiedzić to miejsce i studio kolorów, a ci z Was, którzy tam nie dotarli, będą mogli zobaczyć relację fotograficzną, profesjonalną i oczywiście nazwisko autorki tych zdjęć również zostanie tam przytoczone, byście mogli wszyscy sobie kiedyś zrobić taką sesję zdjęciową. No, żałujcie, że was tu nie ma, lub też cieszcie, że jesteście tu taką drogą, jaką wam się udało być. To, co będziemy za chwilę robić, nie różni się poza tym jednym detalem w żaden sposób od innych webinarów. Dodam tylko, że na początku tych zajęć i również jeszcze pod koniec, przez jakąś chwilę, puszczę wam to, co miało być moją dla was niespodzianką, a jednocześnie linkiem pod postem, który reklamował te zajęcia, możecie dostać się do tego miksu utworów kompozytorki Baby Beaty Wyrobek, które niniejszym polecam po raz pierwszy w takim zestawieniu. Niektórzy z Was mogą sobie tego miksu użyć i odpalić w tle, właśnie dlatego wysłałem do Was ten link. Jest to oczywiście, jeżeli Wam cenicie tego rodzaju przyprawienie sobie swojej pracy. Niektórzy z Was nie, więc najczęściej stosuję to głównie jako tak zwany dodatek dobrowolny. Ale ponieważ najważniejszym sednem tego, dlaczego się tu spotkaliśmy, jest przede wszystkim ten temat, który Was tu przyciągnął, takie mam przekonanie, komfort egzystencjalny. Wiecie już, że istnieje coś takiego jak warsztat. 6-godzinny razem warsztat nagrany komfortu egzystencjalnego, który składa się z części dotyczącej pracy z umysłem i mową oraz części dotyczącej pracy z ciałem. Poruszanie się może być wygodne i nie wymaga wyciszania i kroków ninja. Jedno z najbardziej ciekawych rzeczy. Dlaczego to mówię? Ponieważ też, jak widzę, jesteśmy teraz trochę na dwie grupy. To było akurat do tych z Was, którzy są tutaj ze mną na sali. Kompletny kurs komfortu egzystencjalnego zawierał w sobie pracę z ruchem, zawierał w sobie wszystkie możliwe asortymenty narzędzi, które decydują o tym, w jaki sposób czujemy się z tym, jak do siebie mówimy, jakim językiem się posługujemy w komunikacji ze sobą. Już teraz połóż się wygodnie tak, żeby to, gdzie leżysz i jak leżysz, było dla ciebie miłą perspektywą przez najbliższą godzinę. I te wszystkie narzędzia, które zostały przeze mnie zgromadzone w tych kilkugodzinnych warsztatach, mają za zadanie rozpoczęcie procesu uruchomienia w Was, czyli w odbiorcach, w praktykach, tej różnicy, tego wyczulenia, polegającym na tym, że zobaczycie, na czym polega różnica zobaczenia siebie przez komfort myślenia o sobie, przez komfort rozmawiania ze sobą, przez komfort używania siebie i przez komfort posługiwania się sobą dla własnych celów. Celowo używam też tych wszystkich kontrowersyjnych zwrotów, jak używanie i posługiwanie się, tym razem w bardzo korzystnym i ciekawym wariancie. Oto chyba po raz pierwszy, wydaje się, dzięki temu możemy oderwać to od takiej sytuacji, że nie mamy komunikacji z własnymi celami, nie mamy komunikacji z własnymi pragnieniami, przez co żyjemy w takim rodzaju schematu, w którym to ktoś musi nam dostarczyć tej satysfakcji i przyjemności, i wtedy możemy ją przyjąć. A my
Naszym zadaniem, no cóż, jest pomyśleć o kimś innym. Rzecz wygląda zgoła inaczej, jeżeli potrafimy o siebie zadbać, kiedy potrafimy zadbać również o to, jak siebie widzimy, a nie czekać, aż ktoś nam powie, jak możemy siebie widzieć. Kiedy że możemy zadbać o to, jak się czujemy z tym, jak się ze sobą komunikujemy, zamiast czekać, aż ktoś dostarczy nam ten komfort z zewnątrz. Kiedy możemy sami użyć tego, w jaki sposób możemy sobą poruszać, tak, żeby kreować więcej wyboru, więcej przestrzeni, więcej komfortu, więcej przyjemności. Zamiast czekać, aż ktoś nam powie, nie męcz się tak, zrób coś dla siebie, pozwól, że cię wyręczę. Być może nie będziemy musieli już, to znaczy wy na pewno już nie, ja na pewno już nie, ale znacie takich ludzi, którzy muszą doprowadzić się czasem do ciężkiej sytuacji zdrowotnej, żeby pozwolić sobie przez chwilę być w jakiejś fazie spoczynkowej lub zorientować się, czy naprawdę chcecie tego używać. Informujcie mnie też online, czy dźwięki obraz się zawiesza, ponieważ czasami to może być wina transmisji u mnie, czasami u odbiorcy. Póki co nie widzę żadnej awarii, więc podejrzewam, że to jednak nie jest problem z tej strony. Więc kurs komfortu egzystencjalnego, czyli te 6 godzin dogłębnych narzędzi, troszkę, jak to się mówi kolokwialnie, zrył wam troszkę beret. Trudno się temu dziwić, ponieważ jest to kompilacja metod. Zachęcam tych z was, którzy jeszcze tego kursu nie użyli, żeby się z nim zapoznali. Dzisiejszy webinar zwany Komfort Egzystencjalny 2.0 jest już dla tych z was, którzy przeszli tę ścieżkę. No a jeżeli nie, to zawsze możecie wrócić do tamtego. Ups. Na pewno nie będzie w żaden sposób przeszkadzał wam w eksploracji przyjemności istnienia. Ponieważ jego głównym zadaniem będzie pokazanie, na czym polega generowanie komfortu egzystencjalnego w bardzo prosty i codzienny, spokojny i dostępny sposób. Przechodząc od słów, które wprowadzają i są częścią teoretyczną, przechodzimy teraz do tych słów, które są czynem. To jest bardzo zabawne, że w neuroświadomości słowa są już czynem. Dlatego, że często to, jak się mówi, co się mówi i co się myśli, jest informacją, która generuje wrażenia wewnątrz neurologiczne. Poczucie ruchu, pamięci, wspomnienia, obrazu, dźwięku. Dzięki czemu układ nerwowy zaczyna reagować na to, co się mówi, tak jakby to się wydarzało w tak zwanych rzeczywistości dotykowej. Przez co fantomowo generuje wszystko to, co potrzebujemy, by dostosować się do tak stworzonego środowiska. Jeżeli mówię wam o tym, że powolny i delikatny sposób, jaki śnieg stuka w wasz parapet właśnie teraz, kiedy czujecie najbardziej wygodną możliwą pozycję, w której możecie słuchać również własnego oddechu i delikatnego skrzypienia podłogi, na której leżycie lub łóżka. Być może nie jest tym stanem faktycznym, który się dzieje, jednak czy w tym momencie wasza wyobraźnia nie stworzyła wam wszystkich możliwych warunków, by właśnie to się odbyło i takie piękne wspomnienie nie powstało w tej krótkiej chwili. Między innymi to przecież jest powodem, dlaczego sen i marzenie senne jest dla nas tak realistycznym odczuciem. Zanim zaczniemy i zanim jeszcze twoja nieświadomość, czyli twój dominujący obszar układu nerwowego, 95% całości, nie wyłączył ci jeszcze prądu i nie zaczniesz chrapać sobie smacznie,
Skup się przez jedną chwilę na czymś tak niemodnym jak problem. Przyjrzyj się temu, co jest teraz dominującym problemem w twoim życiu. Być może jest to coś, co właśnie teraz się objawiło, albo coś, co ma taki dziwny zwyczaj, że objawia się periodycznie i nawet jeżeli teraz się nie objawia, to masz obawę, że objawi się niedługo. Zauważ, w jaki sposób myśl o tym problemie budzi twój dyskomfort i właśnie dzisiaj pozwól sobie to uświadomić. Jednocześnie, gdybyś miał albo miała ocenić swój prywatny poziom dyskomfortu na myśl o tym problemie w skali od 0 do 10, taką umowną skalę, gdzie 0 oznacza neutralny, a 10 oznacza bardzo źle, to gdzie znalazłby się dzisiaj ten problem w twoim życiu? Być może gdzieś na boku odnotowanie tego problemu będzie dla ciebie przydatne, ale na razie to wystarczy. Więc pozwól sobie odłożyć na chwilę myśl o twoim problemie, pamiętając, ile on dla ciebie na tę chwilę znaczy. Możesz nawet użyć czatu albo innej karteczki, cokolwiek masz blisko siebie, żeby to zapisać. Jeżeli piszesz na czacie, zadbaj tylko, żeby to było do wiadomości prywatnej. I zobacz, jak jeszcze wygodniej ci może być, a następnie posłuchaj takiej historii. W Amazonii żyje sobie takie plemię, które nazywa się Piraha. Chociaż w tonalnym języku tego plemienia nazywa się Biraha. I jego z największych interesujących zwyczajów tego plemienia jest to, że ono nie śpi. Przynajmniej nie śpi ono w takim klasycznym naszym rozumieniu. Ze względu na niebezpieczne otoczenie, dużą ilość dzikiego życia, skolopenter, skorpionów i węży, członkowie tego plemienia nie śpią raczej nigdy dłużej niż kilkanaście, kilkadziesiąt minut naraz. Drzemią i budzą się i pomagają sobie wzajemnie utrzymywać się w przytomności. W zadziwiający sposób te drzemki utrzymują ich w stanie wypoczętym w ciągu całej doby. Natomiast to, co wytwarza się u nich jako nawyk postrzegania czasu, jest taki, że dla tego plemienia przeszłość i przyszłość praktycznie nie istnieje. Nie zradza się w nich wrażenie granicy pomiędzy wczoraj a dziś. Pamięć genetyczna, rodowa tych plemion, członków tego plemienia nie sięga dalej niż maksymalnie jedno lub dwa pokolenia wstecz. Choć też nie mamy pewności, czy oni postrzegają swój czas tak jak my, mówiąc, że przeszłość jest wstecz, skoro, jak wiemy, nie jest to tak oczywiste. U Maorysów przeszłość znajduje się z przodu, w tym plemieniu. Prawdopodobnie ten czas, który jest odczuwany jako to, co było i będzie, jest nazywany słowem jest i znajduje się w tej samej przestrzeni, co teraźniejszość. Tej samej mentalnej przestrzeni. Dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że to, jak postrzegamy czas, ma wpływ na to, jak używamy obecnego stanu i w jaki sposób ten stan jest u nas zapisywany. Ma wpływ na to, jak widzimy siebie i swoje środowisko życiowe i ma wpływ na to. I nawet słuchając mnie teraz, możesz już nie skupiać się na samych słowach, a pozwolić sobie skupić się tylko na dźwięku.
właśnie teraz. Tak jak teraz jest tym czasem, którym próbuje radzić sobie nasz układ nerwowy, generując wyobraźnię czasoprzestrzenną. To, jak widzimy swój czas, wpływa na to, jak radzimy sobie z tym, co dzieje się dziś. Nasza wizja przeszłości i nasza wizja przyszłości ma bezpośredni wpływ na to, jak posługujemy się teraźniejszością. To plemię ma jeszcze jeden ciekawy zwyczaj. Imiona, które ludzie ci zadają, nadają sobie sami, nawet jeżeli nadawane są dzieciom przez jakiś czas później, w miarę dorastania, ludzie ci mają taki zwyczaj, że lubią zmieniać swoje imiona. Najczęściej dzieje się to pod wpływem jakiegoś doświadczenia. Na przykład jeżeli jakiś członek plemienia uda się do dżungli i spotka w swoim przekonaniu jakiegoś ducha, który może mu się pojawić pod postacią rośliny, owada albo zwierzęcia lub wyobrażenia, wówczas pod wpływem tego spotkania często zmienia swoje imię. Przychodzi do wioski i oznajmia plemieniu, że od dziś nazywa się inaczej i wszyscy przyjmują to całkowicie naturalnie. Dokładnie tak samo się dzieje, kiedy przychodzi do nich ktoś i obwieszcza im, że nazywa się w określony sposób, lecz oni uważają, że bardziej przypomina im kogoś o imieniu, kogoś, kogo już znali, kogoś, kto przypomina tego człowieka, więc nazywają go tym imieniem. Przywiązanie do własnego wizerunku, przywiązanie do tego, jak jesteśmy nazywani, osobiste poczucie godności, obrony własnego wizerunku, obrony własnego imienia. Dla członków tego plemienia godność osobista nie jest zagrożona tylko z tego powodu, że ktoś posłuży się ich nazwą, niewłaściwie ją wymówi, użyje niewłaściwego przedimka, zaimka czy śródimka. Przekręci to imię, powie niewłaściwie albo nazwie innym. Dlatego, że większość z tych ludzi pielęgnuje przekonanie, że oni wiedzą, kim dla siebie są. I to im wystarczy. I nie potrzebują zmuszać całego otoczenia do tego, by nazywali i postrzegali ich tak, jak oni chcą być postrzegani. Kultura tego rodzaju być może mogłaby nas czegoś nauczyć. Natomiast jaki to ma związek z dzisiejszym webinarem? W zupełnie innej części świata, bliżej Oceanii, była kiedyś pewna legenda. I słuchając jej, zobacz, jak jeszcze wygodniej ci może być. W jaki sposób oddech rozszerza i kompresuje przestrzenie pomiędzy żebrami. W taki sposób, że każde rozszczepianie się odległości międzyżebrowych powoduje również zmianę odległości między kręgami. W pewnej części Oceanii pewien ojciec, który był członkiem plemienia żeglarzy i rybaków, prowadził swoją córkę po plaży na wyspie, którą nazywano Śpiącym Gigantem. Ta wyspa porośnięta lasem i skalista była podłużna w kształcie i spoczywała w samym środku oceanu. I ojciec prowadził swoją córkę po tej plaży, opowiadając jej historię. Historię giganta. W tej historii gigant był wielkim olbrzymem, który w swojej ogromnej i międzygwiezdnej podróży wylądował kiedyś pośrodku oceanu na tej ziemi i zmęczył się ogromnie. Ogrom nieba był dla niego nie do przejścia i przestwór,
który chciał przemierzyć, wydawał mu się tak niezmierzony, że ogarnęło go wielkie zmęczenie. Położył się więc pośrodku oceanu i postanowił, że tak pozostanie. Zupełnie przypadkiem ta historia rybaka i córki przechadzających się po plaży leżącego giganta była również snem pewnego chłopca, który cierpiał na depresję. I leżąc w pośrodku odmętów oceanu, własnego koca i poduszek, wyobrażał sobie, że jest wyspą. Wyspą oddaloną od wszystkiego. Wyspą, której nie chce się już nic. Dlatego, że wszystko wydaje się zbyt wielkie i zbyt trudne. I dokładnie jak ten gigant w tej opowieści, również ten chłopiec w tym łóżku zastanawiał się, czy zapaść się głębiej w ocean, czy wstać. Jak skończyły się obie te opowieści, potrzebujemy zaczekać do końca dzisiejszych zajęć. Więc w chwili, kiedy twój umysł nieświadomy robi się coraz bardziej zrelaksowany, dokładnie w tym samym czasie drobna część twojego mózgu pozostaje w czujności, czekając na to, jak skończy się ta legenda. Wyobraź sobie, że leżysz na brzegu basenu. Po twojej lewej lub prawej dłoni, tak jak wybierasz, znajduje się brzeg basenu, także nawet gdy sięgniesz dłonią wyciągniętą swobodnie w bok, twoje palce zanurzą się w wodzie. Jesteś na brzegu basenu i gdybym miał ci teraz zadać pytanie, skąd będziesz wiedzieć, że znajdujesz się poza brzegiem? W którym momencie ruch spowoduje, że znajdziesz się w swoim poczuciu bardziej w basenie niż na brzegu? Czy będzie to wtedy, kiedy zanurzysz się częścią siebie, czy w całości? Co twojego, jaka część twojego ciała potrzebuje przetoczyć się do basenu, w jakiej części, by mieć poczucie, że tam jesteś? Lecz póki co pozostań na brzegu.